Mój stary jest fanatykiem grzybiarstwa. Tak, dobrze to usłyszeliście, widzowie, bo dzisiaj będziemy grali w Mushroom Season, czyli polski, nasz rodzimy symulator zbierania grzybów. Nie zna życia ten, kto kiedyś w niedzielę o bladym świcie nie zrywał się z całą rodziną z koszykami wyklinowymi, żeby pojechać w jakieś lasy państwowe i nazbierać tych borowików, maślaków, grzybów wszelakich. Moja wiedza o grzybach jest dosyć znikoma, chociaż sam przyznam się szczerze, że dużym sentymentem, jak każdy Polak pewnie, darzy właśnie nasz sport narodowy, czyli zbieranie grzybów. Mushroom Season, gierka chyba z przekąsem, trochę z humorem, ale sam fakt, że jest to symulator zbierania grzybów, napawa mnie optymizmem. Jeśli wam się podoba na YouTubie oczywiście, to zostawcie łapeczkę w górę. Każda łapka w górę świadczy o tym, że wam się podoba i że więcej tego chcecie. Nowa gra! Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. O tak, tworzenie postaci. Już mi się podoba. Możemy być hopem, możemy być babą. Ty, w sumie jak rodzeństwo wyglądają, nie? Jeden do jeden. Imię Dobromir. Albo nie, Zbigniew. Zbigniew. Zbigniew o wiele lepsze imię dla grzybiarza, wydaje mi się. Szczególnie jak jest kobietą. Tak. Jakie tutaj fryzury mamy? No nie za wiele, powiem szczerze. O tak, taki Zbigniew, bez brody, z wąsem. Dawaj mu tylko wąsa. Tak. Zbigniew, taka fryzura, narastamana. Jest jakaś taka polska fryzura? Dobra, może być ta, pewnie. O tak. Zbigniew, jasność. O, tak, odcień. Boże, tak, nasycenie. Dobrze, jak najbardziej. Kształt, Nawet nie patrzę, jak wygląda moja postać. Widzowie, napiszcie mi na czacie, bo jesteśmy w tej chwili na żywo, czy dobrze postać wygląda. Ja zajmuję się w tej chwili tworzeniem. Stara technika tworzenia postaci działa za każdym razem. Nie widzę. Dobra, patrzę. Orzysz. Idealny. Jak widzowie, by wasza przygoda zbierania grzybów się zakończyła, jakbyście takiego chłopa z koszem wiklinowym w środku lasu spotkali? Myślę, że kozacko. Piękny jest. Nie zmieniłbym w nim nic. Absolutnie nic. 1 do 1. Perfekcja. Zakończ. W taksóweczkę. Kto taksówką jeździ na grzyby? Mało realistyczny survival. Jak to jest? Chyba Vivaldiego, nie? Poranek, wiosna, Vivaldiego? Jakoś tak. Pięknie. Śpicie sobie smacznie w swoim łóżeczku i ojciec wparowywuje do pokoju, mówi: na grzyby jedziemy. Wstawaj, na grzyby jedziemy. Szybko. Ty, ale graficzka daje radę. Zobacz na tą wodę, na te sosny. Bory tucholskie. Mushroom Season. Cóż za epicki wstęp. Nie ma opcji, że w Polsce by były takie taksówki. Jakby budynek się zgadza, polonez się zgadza, ale kto taką taksówką by podjechał? To chyba z Ameryki jechał. Błagam, zoom na twarz mojej postaci. Błagam. Tak, prawie się udało. Zygmunt Zbyszek wrócił z Ameryki. Składzenie azbestu po 20 latach. Aby się poruszasz, wciśnij przycisk w sad, porusz myszą, aby się rozejrzeć, wejdź do domu po więcej wskazówek. Rozumiem. Boże, jaki kozacki polonez, ty. Ale bandzior zajebisty. Pozelon 5100. Mój ulubiony. Jeśli posiadasz kluczyki do pojazdu, wciśnij enter, aby do niego wsiąść. Wsiadam. Nie mam kluczyków, nieważne. Tutaj coś jest. Wyciągnij smartfona, dobra, to tam później się tym zajmiemy. Tu jakiś ten kosz jest, to. Otwieram, rozumiem. Otwórz mnie to. Otwórz. O, witam. Tatko? Dziadek Marian, porozmawiaj z dziadkiem Marianem, tak. Witaj. Trochę czasu się nie widzieliśmy. Śmiało, rozgość się. Przygotowałem ci pokój. Ale poger za aktorstwo głosowe. A, wspaniale. Cieszę się, że mój wnuczek weźmie w nim udział. Mam dla ciebie z tej okazji niespodziankę. Pożyczę ci mój samochód. Uważaj ze sprzęgłem, trzeba je mocno naciskać. Ale poza tym to perełeczka. Perełeczka, bajeczka. Zostawiłem na ławce z tyłu ogrodu. Na pewno znajdziesz. Masz jakieś rady dla początkującego grzybiarza? Ależ oczywiście. Pierwsza zasada to ostrożność. No wiesz, zawsze dokładnie identyfikuj grzyby przed zebraniem ich. Pamiętaj, że niektóre mogą być trujące.
Lepiej sięgnij po te gatunki, które dobrze znasz. Dobra. Zaglądaj często do atlasu grzybów, który masz w telefonie. A jeśli masz jakieś wątpliwości, przynieś grzyby do mnie, a ja z chęcią podpowiem. Jeśli nie masz pewności, lepiej zostaw grzyb w lesie. Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Powodzenia w konkursie. Ciesz się grzybobraniem. Dobrze, dziadek Marian nawija, nie? Dobrze gada, to prawda. Przede wszystkim jak nie wiesz, czy grzyb jest jadalny, to go jedz, nie? Tak na chłopski rozum. Dobra, dziadek Marian, dzięki. Porozmawiać z kierujcy celownik, tak, tak. Co tutaj jeszcze mamy? O Boże, orężada go-go, soft drink i ponczusie, jakie dobre. Zjadłem se ponczusia. I orężatki się napiję. O, całą butelkę, o pierdziele. I jabłuszko takie dobre, jak u dziadków, jeszcze sobie zjem. I telewizor odpalę. Mogę odpalić telewizor? Nie, nie mogę chyba. Nie mogę odpalić telewizora. Kuchenkę odpalić, lodówkę, co jeszcze w lodówce? Piweczko sobie wypiję. Piweczko wyzerowane. Drugie piweczko też sobie wyzeruję. Doskonale. Butelki rozdupię. Lodówkę zamknę, zamrażarkę otworzę. Nie, nie otworzę jednak, żartowałem. Dziadek Maria nasz wyszedł z pokoju, jak zobaczył, co jego wnuk od... Grzybobranie, konkurs, nagrody. Pierwsze miejsce 5000 zł, drugie miejsce 1250. W każdy poniedziałek pobierz naszą aplikację Mushroom Season. Tak, tak. Co my tu? Witam. Oj, ta tapeta, kurde, babcia też miała takie pościele, nie wierzę. Coś pięknego. Mogę otworzyć okno? Nie, nie mogę. Możesz spać w łóżku, klikając na nie lewym przyciskiem. Nie chcę spać na razie, nie mam czasu na to. O, dziadek Marian patroluje, jak prawdziwy dziadek, patroluje wokół domu. Mój dziadek też tak robił. Ej, nie można tu gdzieś wejść jeszcze? Prysznic, jak u dziadków, pokryty rdzą i tym. Mułę. Jak u dziadków, też jak jestem w łazience, to dziadek wchodzi i sra, no, dokładnie. Dziadku, nie przeszkadzaj sobie, na spokojnie. Dziadek Marian chciał się wysrać, to się wysrał, no u siebie jest to. Chipsy, jem. Dobra, piwko? Piwko przy łóżku dziadka Mariana, idealnie, wypiję mu wszystkie, nie ma problemu. Proszę bardzo. Dobra, no, trochę jakoś dziwnie mi trochę wizję zablurowało, nie wiem czemu. Popiję orężadą, będzie lepiej. Dobrze, doskonale. Podnieś przednie, używając lewego przycisku. Dobra, rozumiem, w pełni. Dziadek Marian, dziadku, masz wyłączony telewizor. Musimy ci odpalić telewizor, żeby to działało. Dlaczego to nie działa? Dziadku, no co ty, tak będziesz siedział po prostu? Dzień doberek. Dzień doberek. Dzień doberek. Dzień doberek. Oh man, this is amazing. Czy ja już mam kluczyki do tego auta? Ty, nie mam chyba. Czy on mi powiedział, gdzie są kluczyki? Poczekaj. Ty, jaka wieża! Miałem taką na komunie. Tutaj gdzie? Aby złapać koszyk w rękę. Mam koszyk, dobra. Jeszcze brakuje, żeby babcia spakowała na grzyby bułki ze schabowym i kompocik do termosu, żeby dziadek się na lesie, zanim znajdzie jakiegokolwiek grzyba. Ej, widzowie, jak ja kiedykolwiek bym robił jakieś spotkanie z widzami, albo jakiś taki, nie wiem, zlot, zjazd, albo coś takiego, to tylko musiałoby to być coś takiego obskurnego, że nie wiem, konkurs zbierania grzybów albo jakiś LARP albo coś w tym stylu, nie? To tylko w takiej fazie by miało prawo bytu. Ej, są kluczyki do poloneza. Dawaj, mam. Piwko, pasuje. Co, koszyk na pewno nam będzie potrzebny, nie? Pewnie, że tak. Dobra, wypiliśmy 5 piw. To idealny moment, żeby wsiąść do poloneza. Ale bryka. Wyciągnij smartfona, wciskając przycisk H i otwórz mapę. Z miejsca oznaczone ikoną pucharu. A to już wiem, gdzie jadę, dobra. Jak to... jak to idzie? Polonezem dziadka lecimy. Boże! Liczniki chyba martwe elektryki nie podpiął. Ale ten bandziur idzie, ty. Do ruchu się włączamy. Dobra, jeszcze raz do ruchu się włączamy. Ino roz. Daj, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tutaj w tym kierunku musimy jechać. Dobra, lecimy. Dziadek Marian nas zabije. Jak zobaczy, jak obtłuczony jest jego bandzior. Jaki klimacik, zobacz, no nie zna życia ten, co nie widział takich wiejskich domów w jakiejkolwiek części Polski.
Tu nawet strzechą jeszcze mają zoba. Jest tutaj konkurs. Babę rozjeżdżam jak hajto. Dobra, nie da się, nieważne. Konkurs zbieranie grzybów. Zaparkujmy gdzieś tu. Tutaj na przykład. I mamy koszyk. Grzybobranie konkurs. Scena jest, dzisiaj zagra dla nas Zenek Martyniuk. Witam. Witam, witam. Chcesz się zapisać na konkurs zbierania grzybów? Świetnie, wystarczy podpisać tu i tu. Konkurs zbierania grzybów. Na twoim miejscu zacząłbym zbierać grzyby już teraz. Dobra, powiedz dokładnie, na czym polega konkurs. Ale bardzo cicho są te dialogi nagrane, to nawet ja słyszę, że są takie bardzo niemrawe. Pewnie, w konkursie masz 6 dni, żeby znaleźć jak najwięcej grzybów i zdobyć jak najwięcej punktów. Im cenniejszy grzyb, tym więcej punktów. Każdy grzyb jest sprawdzany. Więc jeżeli zbierzesz grzyba, który jest trujący, stracisz punkty. Dobra, za trujaki minusowe punkty, dobra. Możesz położyć tam cały koszyk. Zwracamy go w nienaruszonym stanie. Konkurs organizowany jest każdego tygodnia i trwa od poniedziałku do soboty. W niedzielę masz czas na odebranie nagrody. Pod warunkiem, że wygrasz, rzecz jasna. Mamy też oficjalną aplikację na smartfona, gdzie możesz śledzić swoje postępy. Dobra. To wszystko. Udanych łowów grzybiarzu. Dany głowu grzybiarzu, biorę swój koszyczek. Co i tu jest ten? Kunegunda prowadzi, 216 ma. A Zbigniew ma 0, kurde, my musimy się do roboty zabrać. Gąska siarkowa, to minusowe punkty. Boczniak ostrygowaty najwięcej wart chyba. No nie, borowik szlachetny 100 punktów. Ta, borowika szlachetnego musimy znaleźć. Wartości grzybów, tak, tak. Ale co, że już tutaj mam iść do lasu i po prostu zbierać? Tyle? Nie wiem, czy ja mam z tym koszykiem. Jeszcze o co chodzi? Nie mam pojęcia, widzowie. Idę. Czekaj, grzyby, tu jest za sucho na grzyby. Tu na pewno grzyby nie rosną, nie ma opcji. Smardze miały 150 punktów? Co wy mówicie? 102 to się schowa? A, w ten sposób. A, bo ja to mam w ręce, dobra, kumam. A nie potrzebuję jakiegoś kozika? O! Pasuje grzybiarzu? Mogę nabać tego grzybiarza i mu zabrać jego grzyby? Chyba nie, chyba nie mogę. Nie no, my musimy w taki prawdziwy las iść. Czekaj, czy ja mam tutaj jakoś... A? O, mam, czekaj, mapa. Patrzę na mapę i zaraz będę wszystko wiedział. Czekaj, jesteśmy tutaj, nie? Tu jesteśmy na nabrzeżu. Na pewno grzyby nie rosną. My musimy bardziej iść, chyba bardziej tutaj, w tych terenach będą grzyby, co? Przez most przejść i wtedy będziemy mieli pełno grzybów. Najlepiej to by było gdzieś tutaj wejść, ale tu chyba są tereny niedostępne, bo to jest jakieś demko czy coś takiego. Tu będzie pełno grzybów, widzowie. Bo zobaczcie, ja się znam na tym. Tutaj mamy tak, mamy tereny zielone i do tego one są okrążone terenami wilgotnymi, a grzyby rosną na wilgoci. Muchomor! Muchomora mamy. A nie chcę muchomora. A tu mamy coś. Ej, o, włożyłem. Pasuje. I mam! Mam pierwszego grzyba! Co to jest za grzyb, widzowie? Jak go obrócić? Nie wiem, jak go obrócić. O, czekaj, ja zawsze, wiecie, jak ja patrzę? Jak ma blaszki, to trójok. A jak ma takie właśnie, takie dziurki meszek, to dobry, to można zjeść. Jaki to jest grzyb? To jakiś, kurde... Dobry grzyb jest, dobry, dobry. Dobry, dobry. Muchomor. A to? To jest trójok. To jest trójok, to niedobre. To nie biorę, bo ma blaszki. W atlasie zobacz. Atlas grzybów. Wstęp, z grzybami nie ma żartów. Zbieranie ich może być świetną zabawą. Jednak każdy grzybisz musi wiedzieć, że wiele grzybów, które znajdujemy w lesie, są trujące. Niektóre śmiertelne. Dlatego, drogi czytelniku, stworzyliśmy ten atlas, aby ułatwić ci podróż po fascynującym świecie grzybów. Niewprawny grzybiarz może pomylić jadalne grzyby z tymi trującymi, co może być bardzo niebezpieczne. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy zebrany grzyb dobrze zidentyfikować. No i teraz głodny jestem, bym se zjadł ziemniaczki z jakimś sosem grzybowym. Ajajaj. No. Pewności nigdy za wiele. Warto korzystać z różnych źródeł i wtedy ekspertów, aby nauczyć się poprawnie identyfikować grzyby. Życzymy udanych grzybobrań i przyjemnych wrażeń w czasie obcowania z naturą. O, blaszki, cechy grzybów. Hymenofor, warstwa grzyba wytwarzająca zarodniki. Zazwyczaj jest to spodnia część grzyba. Najpopularniejszymi rodzajami są tak zwane blaszki i rurki. W tej części Europy większych grzybów, choć nie wszystkie, posiadają rurki, są jadalne. O, rurki, no o tym mówiłem, dokładnie o tym mówiłem, widzicie, znam się na grzybach. A blaszki? Niedobre. Pochwa. Ochronna struktura grzyba otaczająca zarodniki pomaga w zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi, to istotny element identyfikacyjny przy rozpoznawaniu gatunków grzyba. Pierścień. Krążek znajdujący się na trzonie grzyba, często pozostałość osłony chroniącej zarodniki, pomaga w identyfikacji gatunku grzyba. Pierścień, pochwa, te klimaty. Grzyb jadalny, grzyb niejadalny, grzyb trujący, grzyby śmiertelnie trujące. Boczniak ostrygowaty. Jadalny! Boczniak jest jadalny? Zawsze myślałem, że takie grzyby są trujące. Borowik, ceglastostopy. Ty, to nie jest ten, który ja mam? To wszystko jadalne?
No kania, no to jest jadalne. O, widzisz, to nie jest jadalne, to niedobre. Gołąbek, ty, to bym w życiu nie powiedział, że to jest jadalne, nie? Gołąbek wymiotny, o, to już nie jest jadalne. Goryczak żółciowy. Koźlarze, no to wiadomo. Krowiak podwinięty. A jak kurki wyglądają, ty, ja bym to doli, bo jak kurki wyglądają. No i bym się zatruł fest. Lakówka ametystowa. To wygląda jak halo grzybki bez kitu. Po tym to chyba dobra faza jest. Lisówka. Ile tych grzybów jest? Boże, ile tych grzybów? Ja mam to wszystko wiedzieć? A nie, 30 grzybów jest. Ej, dobra, koniec końców. To co, ten grzyb jest dobry czy niedobry? Chyba niedobry, co? Ten grzyb chyba niedobry, czy jadalny? Niedobry chyba, ja bym tego nie jadł. Pierwsza zasada grzybiarza jest taka, że jak nie wiesz, to nie wpalaj. Muchomor? Jak muchomor może być niejadalny? Przecież muchomor to jest najładniejszy z grzybów, nie? Jakby robić takie zawody z grzybów, które najładniej wyglądają, to muchomor bez kitu najładniej wygląda, nie? A może to jest taka alegoria, że często to, co najładniej wygląda, nie jest najlepsze dla nas. Idę dalej, szukam. Same muchomory tu rosną. Jednego z***nego grzyba póki co znalazłem. To niedobrze, widzowie. Są to jakieś narzędzia, żeby jakoś, nie wiem, przyzumować albo coś w tym stylu. O, znowu ten. Nie no, ten chyba nie jest dobry. Wydaje mi się, że ten grzyb to nie jest dobry. A może są dobre? Znowu, pełno tych takich blaszkowatych, dziwnych grzybów. Takie kamienie. Ja to za dużo w survivale grałem, bo ja widzę takie gałązki i takie kamienie i chcę to zbierać, żeby sobie skraftować jakąś siekierę. Na papieżaki uważać? Papieżaki to chyba takie białe są, nie? Tak mi się wydaje. Jak tam, czekaj, muszę zobaczyć na mapę, bo ja chcę iść w drugim kierunku chcę iść. Poczekaj, to idę tutaj bardziej w głąb i wracamy, bo ja chcę iść tam bardziej za drogę, za most. Tam będą lepsze grzyby, zaufaj się mi. O, tutaj tak wolno trzeba. To jest mój teren, grzybiarze zajebni. Gonga ci zajebać z koszyka wyklinowego normalnie? Kurwa, jace żebyś się otruli normalnie. Następny! Stąd. No, tutaj też trójoki. Nie zebrali tego, więc chyba trujący widzowie, tak mi się wydaje. Ej, no słabo, nie ma w ogóle grzybów, widzowie. Dlaczego? Czekaj, więcej piwa muszę wypić. Wujek też tak robił na grzybach i zawsze znajdywał najmniej grzybów. Ale bym sobie na grzyby poszedł, widzowie. No, bez kitu. No, tu przy drodze to raczej nie będzie, bo tu spaliny są, to wilgotność za mała, grzyby nie rosną, wiesz o co chodzi, nie? O, tutaj coś było? A nie, to chyba kamień był. Myślałem, że coś widziałem tutaj. Szukamy. Czyli 30 rodzajów grzybów jest w gierce. No, ale tu na pewno gdzie grzybio. O! Zobacz. Nie no, to chyba trójok, co? Trójok czy nie trójok? Widzowie, czekaj. Taki ma... Ty, to jest chyba borowik ceglast stopy, czy nie? Nie, bo ma białą tą. A może borowik sosnowy? Nie, bo inną strukturę ma. Nie. Szlachetny to też nie. O! Gołąbek jadalny. To nie są gołąbki jadalne? To są chyba gołąbki jadalne, co? Surowiatka, gołąbek. Niezbyt cenny, ale dobry grzyb jadalny? Nie? To jest chyba to. Zaba. No kurde, byku. Bo to jest na bank to. Jadalny niby jest. Czyli git. Ty! A są jakieś aplikacje, gdzie możesz za pomocą AI identyfikować grzyby? Że robić zdjęcie i masz taki atlas grzybów i... Tak jak wiecie, w Samsungu teraz możesz zakolorować coś i zaznaczyć i wtedy ci to mówi, co to jest? Zajebiste by to było. To jest dobry grzyb, widzowie. Ja go biorę. Najwyżej sraczki dostaniemy. Albo umrzemy. Nie wiem jeszcze. Wyjmuję mój koszyk. Ten też. Halo! Dobra. Wrzuciłem. Idę dalej. Tutaj też są. To jest ten? No to jest ten borowik, no. No zostaw, co wyjmujesz te grzyby? Obiektyw Google dobrze identyfikuje grzyby? Testowałeś? Mówisz? Ale nie wiem, ja bym się nadal tak trochę bał, nie? Ja nie wiem, ja mam jakoś... Ja zawsze jak byłem dzieckiem i na grzyby się jeździło, czy to z dziadkami, czy tam z wujkami, czy coś takiego, to zawsze było powtarzane, że jak grzyb ma te blaszki, no nie? A nie ma tego takiego, no tego takiego dziurkowatego podłoża, to jest trójok, to nie bierz, kurwa, się otrujesz. Bałbym się w chuj, nie? Bo tyle się historii człowiek nasłuchał, że rodzina nazbierała grzybów, nie? Tam rodzina, nie wiem, powiedzmy dwie córki, syn, rodzice. Ugotowali pyszny sos grzybowy po takim grzybobraniu niedzielnym. Ale córka powiedziała, że ona nie ma ochoty na grzyby, bo w sumie to nie lubi grzybów. No inni zjedli i umarli w pizdu i tylko ona została. Kanie też mają blaszki? Nie no, kanie chyba nie mają blaszek, czy mają? Nie wiem. I czekaj, bo ja, bo miałem tutaj iść w tym kierunku. O, dobra, w tym kierunku i przez most musimy przejść. Z muchomora czasami wikingowie nie robili ten wywar berserkera. Ej, a propos muchomorów, no zawsze się mówi, że muchomor to jest taki król grzybów trujących. Ale ja oglądałem taki dokument o jakichś p***ach, chociaż biorąc pod uwagę, jak oni się zachowywali, to bardziej bym powiedział, że no to bardziej potwierdza tezę, że muchomory są trujące niż cokolwiek innego. Że muchomory da się przyrządzić w taki sposób, żeby one nawet miały jakieś właściwości... takie witalne, lecznicze, nie? W sensie nie polecam nikomu, nie f***cie muchomorów, ani nie próbujcie ich gotować. O! Maślak! Nie? To jest maślak. To jest dobry chyba. Biorę go. Pa, ile już grzybów mamy. A tak se chodzimy i rozmawiamy, widzowie. A? Można. Kurwa.
Pewnie, byku. O, to są te znowu chyba, co? O, ten jest inny. Dalej. Ale te są chyba te, no. To są te, co żeśmy zbierali chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, najwyżej straczki zostaniemy, nie? Zresztą ja tego nie będę jadł, tylko to będę oddawał do tych. I tu jest jeszcze jeden. Gąski mają blaszki? Nawet nie wiem, jakie to są grzyby gąski, powiem szczerze. Nie no, grzybobranie zajebista sprawa, nie? Szczerze? Niepopularna opinia. Wiem, że dużo hopów się teraz na czacie spruje, ale imo, grzybobranie top nad łowieniem ryb. Uwaga! No i tu możesz się napić, nie? Co prawda, że na rybobraniu siedzisz sobie na dupie nad jeziorkiem, fajnie. Ale grzybobranie to taki efekt trochę harcerstwa, nie? Przywiązuje z powrotem. Ej, tutaj myślałem, że tereny zielone będą, a tutaj... Tu to sucho będzie, tu nic nie będzie rosło, hopie. Nie no, tu nic nie znajdziemy. Nie wiem jak skanować, czy szybko biegać, czy powoli? Nie pomijam jakichś tych grzybów. O, tutaj, tu będą rosły na pewno, widzowie. I tu na pewno grzybiarze już nie doszli. Mogę jak w GTA auto ukraść? Dawaj to auto! Dawaj auto! Dobra, pojechał, nieważne. Nie no, to jest maślok. Czy borowik? To jest borowik chyba. To jest borowik. Nie masz koszyka. Ej, gdzie ten grzyb? Poczekaj. Jak mam do koszyka włożyć? Nie rozumiem, o co chodzi z tym F. Ktoś mi pisał, że jakieś F mam klikoć. Nie wiem, tak włożę i pasuje. Borowik? No, też mi się wydaje, że to borowik. Borowik jak s***. Bez kitu się czuję jak znowu na grzybach. Kiedyś z wujkiem byłem na grzybach, a teraz tam, sam się stałem moim wujkiem. Borowik jak sk***. Przecież widać. Ale to są te jadalne? To nie są te jadalne chyba. Czy są? To jest trójok chyba. Ten chyba nie jest dobry, widzowie. Muszę zobaczyć w atlasie grzybów, bo już zapomniałem. To nie jest ten. Ten ma tak. O! To jest gołąbek wymiotny. Tego nie zbieramy. Trójok to jest fest. No gdzie? Chowaj te grzyby do tego koszyka. No, te są niedobre. Muchomory, idziemy dalej. Nie, te są niedobre, idziemy. Koszyk w łapę, klikasz G. Później F na grzyba, ta? Okej. Okay. Czekaj, bo muszę grzyba najpierw znaleźć. Te są chyba dobre. Te są dobre. Do koszyka pasuje. Dobra, nie ma problemu. Ale my tutaj na czas powinniśmy zbierać te grzyby, nie? A ja tak se chodzę, spaceruję. Czekaj, muszę zobaczyć tutaj na mapę, jak my tutaj idziemy. Ty, tu by trzeba przez drogę się rozumiecie? Przez drogę przejść i tam będą dobre grzyby. Zaufajcie mi, ja się znam na topografii grzybiarskiej. O, tutaj w tym... O! Nie no, jak to borowik. A? Te borowik na pewno. To nie są... To są szatany? Nie są szatany, widzowie. To jest podgrzybek brunatny. To jest dobry grzyb, bo on jest jadalny i rośnie w lasach iglastych. I ma czarny łepek. Zobacz, widziałem, że w tym wąwozie tutaj rośnie. Dobry grzyb jest. Ty, a to? To jest też jadalne, mi się wydaje. Co to jest? Borowik? To jest chyba borowik. To jest maślak. Mi się wydaje, że to jest maślak. A może podgrzybek? Podgrzybki marynowane w occie zrobimy, widzowie. Mi obchodzi, że trójoki. Bierzemy je. Koszyk jest pełny. O, to czekaj, tak jeszcze na sloty pozbieram, nie? Większy koszyk musimy. Jest tu jakiś rozwój postaci? Bo ja już się wkręciłem. Można tutaj jakoś rozwijać postać? Żeby większy koszyk mieć, coś? Szybciej chodzić? Jakiś zmysł grzybiarski? Tu, przez most i essa. Dobra, lecę. Amulet borowika, który drży przy grzybach. Dokładnie. Ej, dojebana jest ta gierka, ja się wkręciłem fest. Dajcie mi, zróbcie mi taką grę z 1:1 topografią jakiejś, nie wiem, północno... wschodniej Polski. Czy mogę do wody wejść? Mogę pływać tutaj? Ty, mogę pływać. Essa. Ale essa, ty, jak prawdziwy grzybiarz, zobacz. Jak dzika kuna w tej wodzie. I wracam tutaj i co? I oddaję grzyby chłopowi i lecę znowu, ta? Grzybomat. I tu mam wrzucić, ta? A jak mam... Ej! Widzowie, te chyba nie są jadalne, wiecie? To chyba trójoki były. Cześć, spróbuję jeszcze raz na wszelki wypadek. Jak wróci, to znaczy, że chyba trójoki. Dobra, trójoki jednak. To chyba szotony były, no tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, mamy... Ej, na pizd... Stajemy. Zobacz, Bartłomiej 210 punktów, a my mamy 95. O p***ole, ty. Musimy znaleźć jakieś lepsze grzyby. I przestać zbierać trójoki. Hopie, czy ja mogę jakiś ten? Gdzie ja mogę kupić jakieś koszyki? Więcej koszyków chcę kupić. Mam 500 zł, gdzie mogę kupić koszyki? Patrzę na mapę, czekaj. Tu jest jakiś sklep, idę zobaczyć. I grzyby, już takie grzyby? No k***a, jestem dojebanym grzybiorzem. Widzowie, jakbyśmy mieli konkurs zbierania grzybów, to bym was wszystkich roz... Nawet bym się nie musiał przygotowywać. Nawet bym nie miał atlasu grzybów w telefonie i bym was... Taka jest prawda. Jak świnia trufle, k***a, bym grzyby znalazł. Ty, na sprzedaż Fida Milano. K***a,
Ale bryka. Fiat Punto to jest chyba. Normalnie. Azure Gas. Chodzę. Koszyki są za 300 zł. Koszyk. O, taki duży koszyk mi dawaj. No pewnie. Dobra, mam duży koszyk. Jabłka. Czy ja muszę jeść w tej grze? Siemano. Janusz. Witam w Azure Gas. W czym mogę pomóc? Azure Gas. Chciałbym kupić auto Fido Milano. Auto jest w dobrym stanie. 1100 to i tak niska cena. Jakie to polskie. Auto jest w świetnym stanie. 1100 to naprawdę niska cena. Jeszcze się zastanowię. Co ja tutaj mam? Jakieś kurde krakersy? Almoncy? My jakieś tutaj... Nie wiem, ciasteczka, nie ciasteczka? No mam kosz, kupiłem kosz teraz. Ile mam jeszcze? 200 zł mam. A te kosztują 80. Ty, to może kupiłbym te wszystkie kosze, no nie? Żeby jak najwięcej zapełnić. Żeby jak już idę, no to zbieram na maksa te grzyby. I sobie jeszcze ponczusia kupię. Ale zjedz tego grzyba. No. I kupię sobie, widzowie, czego się napijemy? Fanty? Orange? Czy cola soft drinks go-go? A może jakiś ten, papier toaletowy, jakbyśmy srańsko nas dorwało na tym, na grzybobraniu. Soku z grzyba? Nie no, wezmę ten, wezmę pomarańczowe, pomarańczowe będzie git. Zaufajcie mi. Dobra, wszystko kupiłem. Mogę tu paliwko kupić w razie czego? Ty, nie mogę chyba. Tak, pewnego dnia się dorobimy Fiata Punto. Naprawdę widzowie. O, witam, witam panienkę. Zobacz jaka ten, lokalna, piękna Zosia. Boże, chyba kurde nieodpowiednie grzyby były zjedzone. Matko jedyna. Boże, Boże. O, dobra, nieważne.